właśnie, no tym bardziej, że no, u nas nic takiego nie było, bo ta scena się kończy tak, że wygląda, jakbym ja naprawdę tam nie wiadomo, co robiła. No to, co w sumie Amanda powiedziała, to ma rację, bo myśmy życia nie znali poza sobą. Nie znaliśmy tak naprawdę innych osób, nie wiedzieliśmy, jak to jest być z kimś innym. Byliśmy tylko cały czas ze sobą, więc... Sorry, że to powiem, ale gdzieś tam cały czas mi podkreślał, że nie mam biustu, że mi dupa spadła, za przeproszeniem, że wypadł na siłownię i tak dalej. On to uważa, że to jest motywacja. W życiu to motywacyjne nie było, żadna dziewczyna nie chciałaby czegoś takiego usłyszeć, nie oszukujmy się. Ciosy, jakie żeśmy sobie wyprowadzili, to są potężne, bo tego się nie da przetrawić w jeden, czy dwa dni, czy w tydzień, tylko to się ciągnęło miesiącami i to się nadal ciągnie, bo... Zaraz gdzieś tam posiedzimy chwilę razem i bam. Dzisiaj z nią jestem, jutro nie. Oświadczyłem się, ale nie wiem, czy my będziemy razem. To też zapamiętałam, no. No, także jak no. Ja tego słucham i strzał. Jest to strzał. Ja mam ogólnie zbyt wiele historii ludzkich, gdzieś obiło mi się o uszy i ja nie wierzę w coś takiego, że coś trwa wiecznie. Dzień dobry, z tej strony Angelika Bielska, a ze mną w studiu Amanda i Corne. Cześć! Jedna z najbardziej Witamy. Zapamiętanych par ostatniej edycji Love Never Lies. Przeżyjmy to dzisiaj jeszcze raz i zaczniemy od początku. Jak to się stało, że wylądowaliście w tym programie? Kogo to w ogóle był pomysł? Początkowo w sumie obejrzeliśmy pierwszy sezon i ja tak sobie pomyślałem, a może tam pójdziemy do drugiego sezonu? Znaczy nie, ogólnie tak sobie zażartowaliśmy razem właściwie, jak to oglądaliśmy, że może by było śmiesznie, jakbyśmy tam poszli razem. Ale tak później, ja w ogóle później o tym zapomniałam. Corne gdzieś tam napisał komentarz na jakimś portalu. Tak, to się zaczęło ogólnie tak, że ja napisałem komentarz na Instagramie pod fanpage'em, pod ostatnim zdjęciem. Kogo byście widzieli w drugim sezonie Love Never Lies? I no po prostu komentarz był taki, siebie ze swoją. No. I zadziałał. Bo pamiętam, że na końcu programu, jak już wychodziliśmy, zapytałem się produkcji, jak nas znaleźliście? I właśnie po komentarzu odpowiedzieli mi. Czyli poniekąd oni was też wyhaczyli gdzieś. Tak, komentarze są magiczne, więc trzeba komentować. To jest wskazówka dla tak. Komentujcie. Tak, trzeba komentować. Aha. A dlaczego w ogóle ten program? Dosyć kontrowersyjny. Kontrowersyjny. No przede wszystkim kierowaliśmy się przygodą. No nie oszukujmy się, to jednak jest niezapomniana przygoda. Myśleliśmy, że przelecimy to jak strzała. No bo jednak 9 lat związku to... Że nic was nie zaskoczyło. Tak, tak. No niestety okazało się inaczej. A może i stety, bo też widzieliśmy siebie z różnych stron. Wiemy, do czego jesteśmy zdolni. Na przykład ja. Właśnie. Także no. A czy wcześniej w ogóle braliście pod uwagę jakiś inny program dla par? Nie. Dla par nie. To w ogóle był mega spontan. Ja już mało tego, ja tam nie chciałam iść. W sensie, no tak sobie rzuciliśmy tym pomysłem, ale w momencie, kiedy już tam zadzwonili z tych castingów, to pamiętam, gdzieś to była sobota, bo mieliśmy jechać na jakieś zakupy chyba do Wrocławia. Ja biorę prysznic, Corne mi wchodzi do łazienki i mówi, ty, a jakby nas wzięli do tego programu, to idziemy? Znaczy do tego, nie wiedzieliśmy jakiego, mówi ogólnie do programu. A ja takie, nie, w ogóle co ty wymyślasz, nie, nigdzie nie idziemy. Całą sobotę mnie namawiał, że dawaj, spróbujemy, no dawaj, będzie fajnie, no dawaj. Trzymałem się swego. Dobra. I co się stało? Wyszło jak wyszło. Czasami warto posłuchać, czasami się nie warto posłuchać, no także. A ogólnie ten program moim zdaniem też miał chyba największą siłę przebicia. Więc nie znaliśmy chyba nawet innego programu dla par. Dokładnie. No właśnie, a do końca nie widzieliście tak naprawdę, gdzie widzicie. Nie. Więc to zderzenie z tą rzeczywistością, kiedy już było pewne, że to ten program, z takim PR-em dosyć właśnie kontrowersyjnym i mocnym. Jaka była wasza reakcja wówczas? Było zaskoczenie, bo ja cały czas miałem w głowie, że albo to jest coś nowego, albo to jest Love Never Lies. I tutaj przeczucie było jednak po tym komentarzu, bo wiesz, my nigdzie indziej się nie ogłaszaliśmy jakby, nie? Także to tak troszeczkę tutaj dało do myślenia, że to może być to. I dopiero pod sam koniec już dopiero jak Maja weszła w sumie, to już wiedzieliśmy, że to jest to. No już potwierdzone było, że to jest to. No i wasza reakcja, fajnie, nie fajnie? No było, że fajnie. Było, że fajnie, byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Fajnie zobaczyć nowych uczestników, poznać i tak dalej. Fajna atmosfera, super fantastyczna przygoda. No to w ogóle przygoda. Tacy kontaktowi jesteśmy. Nie, także chyba czekaliśmy tylko na ludzi. Zauważyć od początku, zapaliście gdzieś tam każdy swój tak. No jak wspominacie te pierwsze chwile, kiedy jeszcze tam byliście razem i właśnie poznawaliście innych uczestników? Ja super. W sensie bardzo wszyscy do mnie zrobili pozytywne wrażenie, także ja tam się czułam jak rybka w wodzie. To też było widać. Pamiętam, że zapomniałem w ogóle, że jakiekolwiek kamery są po pierwszych 5 minutach. W sensie, że stres, że jestem nagrywany, czy nie powiem coś głupiego.
To ja po pierwszych 5 minutach już w ogóle o tym zapomniałem. Ale fakt, że byliśmy tą pierwszą parą, która weszła do domu, więc jak my tam wchodziliśmy, jeszcze nikogo nie było i te kamery, to było tak niezręczne. Ja tam gadałam takie głupoty, żeby tylko coś mówić, nie? Ale to takie zabicie stresu chyba, prawda? Tak. No. Byleby tylko coś powiedzieć, a później to już... A później już z górki. Pamiętam, mówię, jak zobaczyłem Kamilę, pierwsza moja reakcja, o, chyba informatyk. No, można było tak pomyśleć, faktycznie. Taki dziś typowy wygląd miał właśnie gościa, nie? Aha. A wasze pierwsze emocje po tym, jak musieliście się rozstać i każdy z was poszło w osobną stronę do innej willi? No ja strasznie źle. To akurat to ja się przyznaję. Ja jestem strasznie emocjonalna, co też mówiłam w innych wywiadach, więc dla mnie już ta rozłąka to było takie, już wiedziałam, na co się pisze. No wiedziałam, że tam wejdą zaraz single i będzie się działo, nie? Także no ja źle przeżyłam to rozstanie. Ja już poczułem, że może być różnie. Także no, czułem, że nutkę takiego niebezpieczeństwa jakby wyczuwałem, że co dostanie Amanda tak naprawdę na talerzu, co zobaczy, jaka będzie jej odpowiedź, to już była taka, mówię, nutka niebezpieczeństwa już wyczuwałem. Ale na początku wyszło super. Te pierwsze minuty to ja po prostu miałam takie o, a później mówię, ja pierdzielę. A później ogień. No właśnie, kiedy był ten pierwszy moment, kiedy zwątpliście w siebie nawzajem tak naprawdę? No ja przy pierwszych nagraniach. Szybko poszło. Ale ogólnie ja z tyłu głowy jakoś cały czas tak myślałam, że coś się może odbębnić. Jakoś ta chyba intuicja jednak mi podpowiadała. Ja próbowałam ją stłamsić, mówię, Amanda, weź się ogarnij, dziewczyno, gdzie? No, ale jednak miała rację. Aha. A u ciebie, Kornel, kiedy był ten pierwszy moment że zwątpienia, że może wrócić osobno? Też jak dostałem te nagrania w sumie, jak Amanda już ściąga pierścionek. To było już dość bardzo mocne i już wtedy wiedziałem, że ja nabroiłem i cały czas mówiłem, że mam czarny scenariusz, mam złe przeczucia, że jednak wrócimy osobno, no i tak się stało. No dla mnie na tamten moment był koniec związku, nie? Tak, powiedziałaś to na głos. To już był dla mnie finish, definitywny. No właśnie, i tutaj moje kolejne pytanie do tego właściwie bije, bo ty, Amanda, pierwsza zobaczyłaś nagrania Kornela, na których nie był grzeczny. I ja mam taką swoją tezę w tym temacie, że może gdyby nie te nagrania, to wszystko by się potoczyło inaczej. Może też twoje zachowanie później byłoby zupełnie inne. Czy ty też masz takie wrażenie, że tak, nie popłynęłabyś tak bardzo, gdyby... Ja to mówiłam, że dla mnie na tamtym moment to był koniec związku. Gdybym ja trafiła jako pierwsza, to ja bym z Maćkiem miała czysto koleżeńskie kontakty. Jakby nic by się tam nie działo, ale że no ja zostałam zraniona, serce mi na pół pękło i w ogóle wtedy, nie wiem, coś mi się odkleiło w głowie. Mówię, dobra, już kij z tym Kornelem, nie? Ale później, jak zobaczyłam, jakiemu jest przykro, to po prostu aż, no nie, to tak nie działa. Jakby wiesz, moment, że chcesz się odegrać, jest ten taki moment zemsty, że masz, ale ja mu pokażę, nie? O nie, będzie żałował. A później, jak widzisz, jak ta druga osoba cierpi po prostu, to aż no nie da się tego oglądać, to aż automatycznie po prostu czyli serce to jest pęka. Satysfakcja chwilowa, która dosłownie się zmienia w jakieś wyrzuty sumienia. Tak, strasznie. No tym bardziej, że no, u nas nic takiego nie było, bo ta scena się kończy tak, że wygląda, jakbym ja naprawdę tam nie wiadomo, co robiła. Nie no było właśnie, takiego to czegoś. Pytanie, do czego tam tak naprawdę doszło. Do pocałunków. Tak, bo to jest ten moment, że my się zasłujemy kołdrą i jest przytulenie i tam się całujemy. Także no nie było żadnego seksu, nic takiego nie było. Aczkolwiek no wiem, że to wyglądało dwuznacznie, jakby rozumiem doskonale Kornela reakcję i widzów też, no bo jest niedopowiedziane. No ty chyba, Kornel, od razu jednoznacznie to skwitowałeś. No prawda? Dla mnie to już auf Wiedersehen. No dla mnie wcześniej. No właśnie. No, ja już nawet nie chciałem na nią patrzeć. W ogóle jeśli chodzi o ten finałowy odcinek, to ja już tylko chciałem iść odbębnić i no, tyle. No to też było widać, że po prostu między wami jeszcze totalnie. Amanda, próbowałaś chyba, takie momenty miałaś słabości, że go zobaczyłaś. No, bo jak go zobaczyłam, to... Ruszyło troszkę, ale no Kornel wtedy był taki... Jeszcze jak tam Maja do mnie powiedziała, kochasz tego gościa, to ja myślałam, że ja się tam normalnie, Boże, strasznie, mocne to było. Ja myślę, że wiele ludzi to z wami przeżywało, bo u was emocje było tak po prostu widać wszystkie, czy te złe, czy te dobre. Że faktycznie. A ty, Kornel, też tak myślisz, że to, co wtedy zrobiłeś i to, co Amanda zobaczyło, zaważyło na dalszych waszych losach w tym programie? Raczej tak, raczej na pewno miało to totalny wpływ na późniejsze jej zachowanie. Jednak ciekawi mnie, gdybyśmy przestawili się i to ja bym pierwszy wylądował w tamtej willi, bo nigdy nic nie wiadomo. No właśnie. Nigdy nic nie wiadomo. Na to pytanie chyba nawet Amanda nie może odpowiedzieć. Nie może odpowiedzieć. Nie wiadomo, jakby to się teoretycznie nie mogę, a praktycznie wydaje mi się, że nic by nie było. No jakby gdzieś tam... Nie miałabyś tego impulsu. Przecież my, ogólnie słuchajcie, przecież my na samym początku jeszcze robiliśmy te rytuały przecież, tak, żeby odgonić singli. I my tak, jeżeli oni nic nie odwalą, w sensie nasi partnerzy, to
odstraszamy po prostu tych singli, odwalamy taki rytuał, że oni nie będą chcieli z nami gadać, nie? To był nasz plan po prostu, jak chcieliśmy się zamienić willami, zanim jeszcze zobaczyliśmy to, co oni zrobili. Tak. A że my to wszyscy obejrzeliśmy, to mówimy, dobra, jazda, nie? No i wtedy każdy coś zobaczył tak naprawdę, tak. Co mogło ukuć, więc no te rytuały... I każdy miał takie, dawać ich. Tak, właśnie każdy z was potem chciał jakiejkolwiek zemsty, no. I już w ogóle zupełnie inaczej to przeżywaliście niż... Dokładnie, dokładnie, także no... Gdyby była odwrotna kolejność tak naprawdę. A teraz takie kluczowe pytanie, czy wy myślicie, że gdyby nie to wszystko, co się wydarzyło, czy wasz związek by nadal trwał? I ty się wypowiadasz, czy ja? Oboje, proszę. Możesz zacząć, ja dopowiem. Ja uważam, że trwałby. Mhm. Aczkolwiek wydaje mi się, że takie, no bo my jesteśmy dla siebie pierwszymi partnerami, od ja miałam 16 lat, Kornel 19, więc my całe życie ze sobą byliśmy i ja gdzieś tam czasami miałam takie momenty zwątpienia i pytałam Kornela, czy ty na pewno nie chcesz jakiejś przerwy, nie wiem, jakoś tak poznać kogoś innego, że nie, że cały czas tylko ja. Ja nawet do takiego momentu dochodziłam, słuchajcie. I mówię, no może jednak ten, on nie, nie, co ty, nie, ty jesteś jedyna, fajnie jest, nic nie zmieniajmy, nie? Ale gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że może on będzie jednak chciał z kimś próbować coś innego, nie? Dokładnie, rzeczy. Dokładnie, o to mi chodziło. Także wydaje mi się, że taka sytuacja prędzej czy później miałaby miejsce. Mhm. Może nie przed kamerami i nie z taką aferą, jaka wiadomo wyszła na cały praktycznie świat i Polskę, ale no byłoby coś takiego, tak mi się przynajmniej wydaje. A ty, Kornel, jak czujesz? No, to co w sumie Amanda powiedziała, to ma rację, bo myśmy życia nie znali poza sobą. Mhm. Nie znaliśmy tak naprawdę innych osób, nie wiedzieliśmy, jak to jest być z kimś innym. Byliśmy tylko cały czas ze sobą, więc lepiej, że na przykład coś takiego wychodzi w momencie, kiedy nie ma się żadnych zobowiązań wobec siebie. Tak. Nie ma się rodziny, dzieci, kredytów, bo kredyt jeszcze bardziej wiąże, jak ślub, jak małżeństwo. I czasami chyba lepiej nawet zrobić sobie przerwę, ale na pokojowo, powiedzmy, pokojowo się rozstawać, niż tak jak my z hukiem, z kosami. Z impetem, bo tak jak mówię, no jeszcze u nas po programie to jeszcze bardzo dużo się złego między nami wydarzyło. Mhm. Jakby program to jest jedno, a później... A to co później, to jeszcze byśmy nakręcili... Kolejny. Jeden albo dwa. Z jeden albo dwa sezony, nie? Aha. No właśnie do tego też dążę, bo zobaczyliśmy w tym odcinku specjalnym, jak się potoczyły wasze losy, a jak tak naprawdę było i co tam między wami było, jak do tego doszło, że wy cały czas macie kontakt, mimo że z wami nie jesteście, bo to widać, że to jest dla was bardzo trudne tak naprawdę. Jest bardzo. Oj. Trudne. Przez pewien czas w ogóle nie było kontaktu. Ale krótki, z 3 tygodnie, bo go zablokowałam. Taki wymuszony brak kontaktu. Byłem tak, byłem blokowany, później byłem odblokowywany, blokowany, odblokowywany i to takie było powielanie. Byłaś niezdecydowana jeszcze. Tak. Okay. Bo to była walka serca z rozumem, nie? Były to różne odpały jakby z mojej strony. I z mojej. I z Amandy. Także cały czas kontynuacja 2-2, 3-3 i tak dalej. No, walka, tak, jakby tak, tak. Cały czas. Kto z jaką ilością się ludzi spotyka. Ale jednak te uczucie dalej między nami jest i te poczynania, które robiliśmy sobie, dalej nas bolą. Nie jesteśmy sobie obojętni, dlatego są te odwety po prostu. Tak, i też mi się wydaje, że w stałym kontakcie no ciężko jakby odciąć tą przeszłość jednak. Więc obserwujecie siebie nawzajem i to jest jeszcze trudniejsze dla nas. No zobaczymy, co tu będzie. No. A jak wspominacie te 9 lat związku, czyli kawał czasu tak naprawdę? Czy oceniacie to jako faktycznie prawdziwą miłość? Czy może już po pewnym etapie jakieś przyzwyczajenia? Kurczę, trudne pytanie. Trudne pytanie. No ja cały czas mówiłam, że to jest moja miłość. I chyba tak, dalej podtrzymuję. Padło, że miłość życia. Na pewno miłość życia, bo innej nie miałem. Ja. I jest to. Romantyk. I tak jest zawsze. Dlatego nie jesteśmy razem. No, tak, miłość życia. Możemy to wyciąć? Ale gdzieś wydaje mi się, że na pewnym momencie życia było jakieś takie trochę przyzwyczajenie. No dalej jest. Ja to no bo to się nie da inaczej, no to siłą rzeczy się człowiek przywiązuje do siebie, no nie oszukujmy się. Jesteście z tego samego miasta, prawda? Tak. Też pewnie siłą rzeczy się gdzieś tam mijacie. No to jaki macie plan na siebie? Czy te social media dalej swoje będziecie śledzić, będziecie się spotykać? Czy chcecie troszkę odpuścić sobie ten Mi Amanda nie jest obojętną osobą, myślałam, na pewno. Że mu powie, że mi obojętnie. No to już byłoby do wycięcia, do przewidzenia. No, to, ale raczej na ten moment na pewno nie, ja nie planuję powrotu. Ja nie planuję związku.
Nie chcę nawet tego. Bardziej jestem teraz, żeby skupić się mocno jakby na swoich interesach, siebie jakoś tam rozwijać i po prostu na nowo siebie odkryć, bo gdzieś tam ja zagubiłem się troszeczkę. Mhm. I właśnie to też podkreślałem w programie, że jakby w momencie, kiedy byliśmy razem, byliśmy już na takim etapie, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy iść w lewo, czy iść w prawo. Naprawdę nie jakby było. Dla mnie na przykład, dla mnie było coś takiego, że ja w życiu zawodowo jakby tak stanąłem i nie potrafiłem znaleźć dalszej drogi, co to można zrobić, żebyśmy nie żyli na odległość, bo jednak żyliśmy na odległość, nie podobało mi się to bardzo. I teraz jakby muszę na nowo ustabilizować to wszystko, żeby już... Bo jeśli w życiu, jeśli nie jest tak, jakby się chciało i nie żyje się na swoich warunkach, to nie jest też dobre, żeby znajdować kogoś, jak się nie ma w ogóle poukładane w głowie, bo tą osobę się będzie psuło tak naprawdę. Więc ja póki się nie ustabilizuję sam ze sobą, właśnie względem tych takich moich zawodowych, życiowych dróg, no to nie mam zamiaru w ogóle nic takiego wchodzić, więc Amanda nadal będzie w kręgu moich zainteresowań, na pewno gdzieś tam się będę odzywał. Jako jedna czy jedna z wielu? Jedna z wielu, spoko, chociaż zaczęłam. Czyli tutaj bez zmian, jak już słyszeliśmy w odcinku specjalnym, że tak było i tak jest. Gdzieś tam, bezpieczna opcja. Aha. Że tam gdzieś tam były spotykania, wiadomo, ale to nie jest coś, żeby te spotykania moje to nie było coś, żeby to było poważne, jak najbardziej, nie? No też zapamiętam taki fragment, gdzie powiedziałeś, że chciałeś po prostu z kimś się spotkać, żeby móc zapomnieć troszkę o Amandzie, ale to chyba nie do końca. Nie, to nie do końca jakby działa. Także na ten moment... Chyba drugiej takiej Amandy nie ma. To jest też na uwagę. No. A ja jeszcze tylko mogę się odwołać do jednej rzeczy, bo Kornel ogólnie w programie przedstawił mnie jako taką bardzo niewspierającą osobę, jeśli chodzi o tą jego pracę. I bardzo bym chciała, żebyś to sprostował. No, totalnie mnie nie wspierała. To niech teraz Amanda powie, jak to widziała. Nie, no dobra. Powiedzmy, że trochę tam może przesadziłem. Przesadził bardzo, bo generalnie nawet moje dziewczyny z pracy troszkę potwierdzą, przesadziłem. A ty, że... A ty powiedz o swoim niemieckim, ile się lepiej uczyłaś? No właśnie, trochę się pouczyła. No ile? Ile? Ten niemiecki. Ile się uczyłaś? No nie wiem, z 2 tygodnie. No. Dobra, ale kontynuując o tej pracy. Sama siedziałam u siebie w pracy i szukałam jemu pracy innej po prostu, więc to nie jest na takiej zasadzie, że ja masz tam pracować, masz robić na moje zachcianki i nie wiadomo. Po prostu ja się nigdy o nic nie proszę. Jakby sama zarabiam na siebie, więc też przedstawił mnie jako taką utrzymankę. Tak, nigdy utrzymanką nie byłam i nie będę. I jakby ja pracuję na siebie, mam swoje pieniądze. Jak on mnie chce coś kupić, znaczy jak chciał mnie coś kupić, to owszem, miło, ale nigdy się o nic nie prosiłam. Dokładnie, także to spróbujmy sprostować. Kwestie właśnie pracy, to wspierałam jak mogłam. Naprawdę, nie zmuszałam go. Jedyny moment, co prosiłam go, żeby przeczekał, to dlatego, że mieliśmy kupić mieszkanie. I to po prostu tam raptem... Tak, parę miesięcy dosłownie brakowało, żeby on dostał umowę na stałe i jakby wiesz, no adios, nie musisz być w tej pracy, tylko umowa na stałe, kredyt, do widzenia, nie? Ale nie dało rady. No po pierwsze nie dało rady, po drugie Kornel tej chaty kupować nie chciał i tak się skończyło, jak się skończyło. Ale nigdy go nie zmuszałam, żeby on tam pracował. No właśnie dobrze, że to wszystko prostujecie, bo też chciałam do tego się odnieść, że ty, Kornel, mówiłeś, że tak jakby przez Amandę nie wyjechałaś wtedy do Niemiec, do pracy. Czy na ten moment, kiedy już Amanda cię nie blokuje... Do Anglii. Nie blokuje, w cudzysłowie oczywiście. Czy masz takie plany związane z życiem zawodowym? Jeśli chodzi o studia, to na pewno już nie. Ten etap mojego życia jest skończony. Nie uważam, żeby były mi jakkolwiek potrzebne. Tak samo wyjazd do Anglii, no zważywszy, że już Anglia wyszła z Unii, tak naprawdę, no to zrobiłem sobie tylko totalnie pod górkę, gdybym tam chciał wyjechać. Była szansa, no szansa nie została wykorzystana, trudno, trzeba iść po prostu dalej. Już jest na niektóre rzeczy za późno. Tak, jest za późno, ale też nie ma co rozpamiętywać i rozgrzebywać, tylko jakby iść do przodu. Mhm. A ty z kolei, Amanda, zaznaczałaś, że nie do końca wiesz, kim jesteś, nie mogłaś odnaleźć siebie i też ten związek ci w tym nie pomagał w pewnym momencie. Bo to było trochę na takiej zasadzie, że my poznawaliśmy siebie osobno, w sensie ja poznawałam jego mnie, ale siebie sami nie mieliśmy momentu poznać. I to ten sam moment teraz jest u mnie i ten sam moment jest teraz u Kornela, nie? Że siebie odkrywacie na nowo, tak naprawdę osobno. I jakby, no ja chodzę ogólnie na terapię.
O. Tak, bo troszeczkę się tam podłamałam po tym wszystkim jednak i także mnie tutaj terapeuci ratują. I ja jestem w trakcie szukania siebie. No trochę głupio to brzmi, jak się ma 26 lat, nie? Ale głupio, nie głupio, bo no, dużo ludzi ma z tym problem. Właśnie, dużo ludzi ma z tym problem, szczególnie, że wy tak naprawdę razem dorastaliście. Dokładnie. Więc wszystkie etapy przeszliście razem, więc nie mieliście okazji gdzieś tam siebie szukać osobno. Dokładnie, także może jak ja znajdę siebie, on znajdzie siebie, to gdzieś tam może nasze drogi się złączą, a może nie, może będziemy całkiem innymi ludźmi i ja stwierdzę, że on... Dokładnie, może już nie będzie tego samego flow, co było kiedyś, nie? No, życie pisze różne scenariusze, ważne, że żeby iść teraz do przodu. Mówi się czasem, że rozstanie jest największym impulsem do zmian życia. To jest prawda. Czyli rozumiem, że potwierdzacie, jesteście tego największym dowodem. Tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej, ja też... Przez to rozstanie też zacząłem za bardzo imprezowy styl życia. Jakby ten styl życia trzeba troszeczkę już przykrócić i zająć się rzeczami, które są ważne. No bo to też nie może trwać jakby wiecznie i to jakby zbija mnie z odpowiednich torów, których się powinienem trzymać. Ale ja na początku też. To chyba był moment takiego odreagowania. Ale to był chyba moment, tak. Ja myślę, że każdy ma te tyle lat ze sobą i wiesz, i po prostu jak psy spuszczone ze smyczy, nie? Że mówię, ale teraz będzie fajnie, singielstwo taj mnie. No właśnie, i o to też chcę zapytać, jak to jest wrócić na rynek w cudzysłowie po tylu latach bycia ze sobą w związku? Ja powiem tylko tyle. Fajnie czy nie fajnie? Jakbym pokazał skrzynkę na Instagramie moją. Gdzie się dzieje? To by było w czym wybierać. Co dzieje? No. A jak twoja skrzynka? Moja skrzynka też, ale ja miałam takie pierwsze 3 miesiące. Aha. 3, 4. Czekajcie. Czyli imprezowy styl życia? Tak, tak. Takie, że poznawanie kogoś, wiesz, takie o, ale fajnie, nie? A mi już to totalnie przeszło. Jakby ja jestem teraz tylko skupiona na sobie, nikogo nie szukam i wiem, że najpierw muszę naprawić siebie i swoją głowę, żeby później... Dokładnie. No to tak jak ja też już tak... Jakby miałem ten etap przewijania, nie wiadomo czego, jakiegoś świrowania, wyjazdów i tak dalej. No teraz już trzeba jakby wykorzystać siłę, i, którą teraz powiedzmy mamy ten swój czas i pójść do przodu i wyciągnąć już z tego jakby co się da. No ja myślę, że ten pierwszy etap po rozstaniu jest chyba najgorszy, bo tak naprawdę nikt nie wie, co ze sobą zrobić, nagle się ma tą wolność, o której właśnie mówicie, no, i co dalej, no nie? I jak ją teraz spożytkować? U mnie troszkę później ta wolność przyszła, bo ja od razu wpadłam w ramiona Maćka. No właśnie. To było takie moje chyba trochę odreagowanie jednak i no... Trochę za szybko. No tutaj ci single z Willi też troszkę namieszali w waszym życiu, prawda? Tutaj Amanda już opowiedziała w odcinku specjalnym, jak to się potoczyło, że z Maćkiem to jednak nie jest wam po drodze do końca. Czy dalej nie macie tego kontaktu? Nie. Uważasz już ten etap za zakończony. Tak, tak. Życzę jak najbardziej dobrze, bardzo wartościowy chłopak, także polecam użytkownika, ale nie dla mnie. A Iwona, bo w odcinku specjalnym zaznaczała, że może by chciała coś tam kontynuować, wasz wątek. Jeśli chodzi o nasz wątek, to spotkaliśmy się w sumie raz, z przypadku. No akurat leciałem na wakacje z kumplem i z Krakowa, czyli tam w okolicach, gdzie ona mieszka, to wpadła do nas, spotkania jeden na jeden nigdy nie było. Czy mówimy o tym spotkaniu, gdzie był ten pocałunek na końcu? Tak. To jest cały czas to jedno spotkanie. To jest cały czas to jedno spotkanie. Także... Na ten moment i do tego momentu w sumie spotkania żadnego nie było. Gdzieś tam coś było planowane wcześniej, ale gdzieś coś mi wypadło, coś nie mogłem. I na ten moment tak naprawdę nie mam takiej potrzeby, żeby się z nią spotykać. Więc kontaktu też jakoś tak za bardzo nie mamy. To były jakieś tam sporadyczne wiadomości, to nie było jakieś tam na pisanie do siebie, tak, codzienne czy coś, więc nie mam jakkolwiek takiej potrzeby na dzień dzisiejszy, bo ten etap, gdzie mówię, gdzieś tam człowiek szukał czegoś na siłę, może trochę po rozstaniu, pocieszenia może troszkę, minął mi i w ogóle jakby nie jestem skupiony na tym, żeby kogoś nowego poznawać i wpuszczać do swojego życia, bo mówię, nie jestem totalnie ustabilizowany sam, żeby pozwolić komuś nowemu wejść w to i w jakąś tam
Nie mam nawet na to głowy, chęci, niczego po prostu. A to też jest właśnie ciężkie, tak wpuścić kogoś po tylu latach nowego. I bać się znowu rozczarowania jakiegoś i w ogóle zaufać też komuś tak na tyle. Dokładnie, to są te wątki i jeszcze przede wszystkim my jesteśmy mega do siebie przyzwyczajeni, nauczeni życia ze sobą, bo my też razem mieszkaliśmy parę dobrych lat. Właśnie, a jak te kwestie organizacyjne rozwiązaliście? Czy już są rozwiązane, czy jeszcze coś tam się za wami ciągnie? Nie, są rozwiązane. No, od razu po przyjeździe zadzwoniliśmy do tego dewelopera, że jednak anulujemy to mieszkanie. Ja Kornelowi spakowałam manatki i wstawiłam mu walizki. Ale mamy psa i dwa koty. Wspólne. Koty są moje, ale pies jest wspólny. Żeby nie było. No i co? I Kornel ma gdzieś naszego psa. Kornel, wiesz, no nieładnie. No. Musiałam się poskarżyć. Powinienem dostawać jakieś alimenty chociaż na niego. Albo to coś, chyba ja. Wiem. On jest pod moją opieką. No właśnie, tam gdzie został wysyp, tam idą alimenty. To tak nie działa, Kornel. To zabieram go i proszę, numer konta masz. A nie tęskni za tatą? Tęskni. No, znaczy my tak jak na początku się długo nie widywaliśmy, bo jednak kontakt był tylko internetowy, to później jak Kylo go zobaczył, to mało mu tyłek nie odpadł, tak smerdał po prostu na niego i jak wyszedł, to tak strasznie piszczał, słuchajcie, że ja myślałam, że ja tam po prostu serce im pęknie, nie? No to też przyzwyczajenie. A my się wtedy pokłóciliśmy i nie mogłam mu powiedzieć, wracaj. No, ale teraz jak Kornel tak częściej trochę przychodzi, bo gdzieś tam się spotykamy, ostatnio live'a razem robiliśmy i tak dalej, no to Kylo taki spokojny się wydaje, że wiesz, tak patrzy na niego, leży i tak jest, o fajnie przyszedł. Tak jak powinno być. Tak. No właśnie, to jak możemy tą waszą relację nazwać obecnie? Kim dla siebie jesteście? Przyjaźń? Czy istnieje w ogóle przyjaźń po tak wieloletnim i intensywnym związku? Kurczę. Ja nie wiem, jak można nas teraz nazwać. Znaczy, no na pewno nie jesteśmy razem, no to można oficjalnie powiedzieć. Jakiejś tam czułości też nie ma z naszej strony wobec siebie. To nie jest tak, że ja przyjdę i my tulimy się i czy zaraz w łóżku lądujemy razem. Czyli nie jest tak jak u Billa i Sandry, którzy się znają, że są na głosie, ale nie są razem. Nie, to jest w ogóle zupełnie coś innego. To jest inna bajka. No trochę chyba za poważni też jesteśmy. No, takie rzeczy. Też różnica wieku jest. Tak, i też w związku. No i też jedno i drugie chyba dalej się boi, że gdzieś zostanie zranione, nie? Mm-hmm. Także my się tak troszeczkę, no spotykamy się, ale jednak z troszeczkę takim dystansem. Czyli tego zaufania już u was nie ma takiego... Nie, i bardzo będzie ciężko to odbudować i z jednej i z drugiej strony. Nikt się nawet nie nastawia na nic, to po prostu... Zobaczymy, no nie skreślamy się, tak jak już to kiedyś Kornel powiedział. Będzie co będzie, wiadomo, życie pisze różne scenariusze, no mówię, może tak być, że faktycznie, tak jak mówiłam, odkryjemy siebie i po prostu, no ty nie jesteś dla mnie, a nie jestem dla ciebie. Tak, albo Amanda kogoś pozna, bo tak naprawdę ja nie bronię niczego jej, bo nie mam nawet prawa do tego, zresztą tak jak ona mi idzie, ja mogę sobie też z kimś tam kogoś poznać, pisać tak naprawdę. A ja bym się nie czuła na siłach teraz, jakby ale totalnie... Żeby to budować, czy żeby... Nie, żeby on kogoś na przykład teraz miał, to ja bym chyba mi psy serce znowu pękło. Serio, jakoś tak wiesz, niby nie jesteśmy razem już parę ładnych miesięcy, ale jednak jakby się tam miała pojawić jakaś druga kobieta, no to... No właśnie, czyli rozumiem, zakułoby. Że w waszych życiach teraz nie ma żadnych osób trzecich, które coś próbują się... Nie liczę oczywiście tych wszystkich wiadomości. Nie ma. Nie ma osób trzecich. Nie ma czegoś takiego, że ja na poważnie bym chciał z kimkolwiek wejść w jakąś relację taką normalną, a nie wiadomo. No to w ogóle, Amanda, było widać na tym odcinku specjalnym, kiedy wchodzą single i po prostu twoje serce pęka na naszych oczach. To było grube. To było chyba emocjonalnie bardzo ciężkie do odcinięcia. Kornel, chyba ty lepiej to zniosłeś, albo po sobie nie pokazałeś, że też gdzieś tam cię to odsnokuje. Ja, jeśli chodzi o Maćka, bardzo mocno swoje przecierpiałem na początku. I myślałem, że jak wyjadę, bo ja akurat wyjechałem do Anglii na chwilę do rodziny, myślałem, że wyjazd mi pomoże, a jeszcze pogorszył sprawę. I tam było źle. A tak jak już teraz go zobaczyłem, to jakby nie ruszało mnie to. Bez emocji. Bardzo totalnie mocno to przeżywałem, ale na tyle wycierpiałem, na tyle udało mi się naprawić, bo to było najpierw cierpienie, później była totalna złość na Amandę. Gniew, naprawdę, widziałem ją tylko, to miałem takie nerwy, że no nie chciało mi się siedzieć, patrzeć, pięć mi się zaciskała, no wiadomo, że nic bym jej tam nie uderzyłbym, wiadomo, kobiety, ale no po prostu, no takie miałem nerwy potężne, że masakra, a teraz już totalnie jestem na to wyłączony, nie rusza mnie to jakby w ogóle, sama postać Maćka nie ma, jest mi obojętna.
A względem Iwony, ty, Amanda, dlaczego w ogóle, skąd te porównywania do niej? Bo to też było mocne, jak powiedziałaś, że, no, że się porównujesz. Jezu, znowu się chce płakać. Czekajcie. Możesz płakać, jeżeli ci to pomoże. Te porównania się wzięły między innymi no, przez Kornela, bo sorry, że to powiem, ale gdzieś tam cały czas mi podkreślał, że nie mam biustu, że mi dupa spadła za przeproszeniem, że wypadł na siłowni i tak dalej. On to uważa, że to jest motywacja. W życiu to motywacyjne nie było, żadna dziewczyna nie chciałaby czegoś takiego usłyszeć, nie oszukujmy się. Także w momencie, kiedy no, nawet mój tekst, jak ona po prostu mi ją pokazali i ja siadam i mówię, ale cycki to ona ma. No, nie, to od razu było, wiesz, tak. I także no, ja wiem, że ja po prostu on sam chciał ze mnie zrobić taką Iwonę po prostu, wiesz, w sensie, że... To trochę może też przesada, bo no, nie wiem. Jak mówiłaś, że zrobisz sobie, to ty oczekiwałeś odpowiedzi, że powiem nie, nie rób, a ja po prostu mówię, chcesz to rób. Nie, nie było tak. Chcesz to rób. A weź, bo zaraz przytoczę taki tekst, że poskładamy no. wszystkich, więc nie mówię. Mówiłem, chcesz to rób. Ja byłem po prostu pozytywnie na to nastawiony, ale nie byłem negatywny, nie negowałem tego. No a fajnie by było usłyszeć, nie musisz, nie? Jesteś idealna, masz ładne no. piersi, nie? Ty całkiem inaczej brzmieniesz, no zrób se. Mhm. No to czyli, na pewno. Czyli poniekąd Kornel się przyczynił do tego, że mogłaś się wtedy tak no dokładnie, to na pewno, wiesz, no, to na jednak, pewno. Ja kompleks mam, a on poszedł z dziewczyną, która, no nie oszukujmy się, jest ładna, no bo Iwona jest ładna. Mhm. Piersi ma zrobione, no taki jego kanon piękny, no po prostu, kuźwa, ja przy niej wyglądam jak dzidziuś. Ty potwierdzasz, Kornel, że to taki twój ideał kobiecy? Nie wiem, czy do końca ideał kobiecy, no ale gdzieś tam miała jakieś tam cechy, które mi się na przykład podobały. No jak wiadomo, no nie ma ideałów, nikt nie jest idealny, ale jakieś tam kryteria powiedzmy spełniała. No to dlaczego nie chcesz budować teraz z Iwoną czegoś? Z nikim nie W programie chcę. Mówiłeś, że będziesz budował. W programie był, program jest programem jakby... To było mówione przed moją, odmetem moim. Mój mindset jest inny teraz, inny w tamtym czasie powiedzmy, że był. Czyli prostując, skupiacie się teraz na sobie i nie szukacie żadnych związków. Dokładnie. Wasza relacja trwa. Tak jest. Jedno i drugie wie, co zrobiło. Także bierzemy to na klatę, nikt się nie wybiela. No właśnie, jakie lekcje wyciągnęliście z tego wszystkiego? Że nie warto się mścić. O, to jest dobra, mądra lekcja. Nie polecam, dziewczyny. Jakby kiedyś się wam coś takiego trafiło, przytrafiło, to nie bierzcie ze mnie przykładu. No, tutaj... Ciosy, jakie żeśmy sobie wyprowadzili, to są potężne, bo tego się nie da przetrawić w jeden, czy dwa dni, czy w tydzień, tylko to się ciągnęło miesiącami i to się nadal ciągnie, bo zaraz gdzieś tam posiedzimy chwilę razem i bam. A dzisiaj nie. A dzisiaj jesteśmy grzeczni. No, że dlatego. Tak. Dzisiaj aż takich spin nie było, a jesteśmy ze sobą od 4 rano. No to już mogło być tam. Tak. Mogły być. Gdzieś tam odcinki były. Były. Ale nie jakieś takie, że zawsze się, wiesz, normalnie krzyczymy tam i tak dalej. Nie? Gdzieś tam dla mnie są nienormalne jakieś rzeczy, typu na przykład jej relacja z Dominikiem. To jest dla mnie. Nie wiem, czy mogę przekonać. No właśnie, czy nie, mogę. Tam to jest dla mnie popierdolone ogólnie. No to jest. Wyjaśnijmy, bo to tak też było nie do końca. I teraz ja powinienem mieć też laskę, z którą spałem, która będzie moją psiapsi. No tak się dzieje, no po prostu nie pykło. Ale ja mam taką w sumie, A bardzo dobrze się dogadujemy. Już chyba 5-5. Nie wiadomo ile jest. Nie wiadomo ile jest. No, takie tematy zawsze was będą boleć, szczególnie, że właśnie jesteście ciągle blisko. No, jeśli by może tego kontaktu nie było już w ogóle, właśnie. Jakbyśmy to urwali całkiem, to może ale tak. Ale na tamten moment nie było kontaktu. A mimo to? W sensie uderzyło. Z Dominikiem, nie? To aha. My ze sobą wtedy nie rozmawialiśmy. No mnie to uderzyło dopiero chyba tak po czasie. No, na początku nie, na początku... Nie miało może co przyczepić. Może dlatego, że wtedy nie mieliście tego kontaktu, to nie odebrałeś też tego tak może. Mocno. A teraz jednak to znowu jest żywe, no bo... Cały czas możliwe. Możliwe. Tam blisko siebie. Właśnie Billy i Sandra powiedzieli, że chyba dlatego was ciągle jest tyle emocji, bo wy nie daliście sobie tej przerwy, którą dali sobie oni. U was ta przerwa była krótka, jak powiedzieliście, 3 tygodnie? No takie bez... Kurde, teraz to już sama nie wiem, ile my tego kontaktu nie mieliśmy. Bo w sumie, bo ja też tak powiedziałam, że ja we wrześniu zaczęłam się spotykać z Dominikiem, a mi się popierniczyły daty. Aha. Ja z Dominikiem zaczęłam, spotkaliśmy się pierwszy raz w październiku. Także to była dość długa przerwa i my chyba w tym październiku w ogóle kontaktu nie mieliśmy. Chyba cały październik. No. Tak, bo ja wtedy też byłem na wakacjach. A listopad? My się jakoś spotkaliśmy, jak ty wróciłeś z Dubaju. Możliwe. Gdzieś, ale to tylko przelotem, bo jakiś list miałeś do odebrania. Ale to tylko po list przyszedłem, to no. Tak naprawdę jedyny kontakt, jaki był, to odebrałem list, poszedłem po 5 minutach do domu. Służbowy. Aha. No.
No to jak to się stało, że z tym Dominikiem nagle? Z Dominikiem historia jest taka, że my wcześniej jakoś tak się dobrze dogadywaliśmy przez Instagram, po prostu mi wysłał coś śmiesznego, okazało się, że w ogóle mamy... Nie, nie w ogóle no właśnie. Ja byłam nastawiona na Maćka, Maciek tak. na mnie i jakby to był główny wątek. Później z tym Maćkiem po prostu kontakt nam się skończył, znaczy skończył, no ja poszłam w lewo, poszedł w prawo. No i byłam przez, bo my się na początku sierpnia pożegnaliśmy, cały sierpień byłam sama, nie miałam z nikim kontaktu. I we wrześniu spotkaliśmy się na urodzinach Kamila. No i na tych urodzinach Kamila gdzieś tam z Dominikiem jakoś więcej czasu spędziłam, że po prostu rozmawialiśmy ze sobą i było mi strasznie zimno. I on mówi, to chodź na kolana. Ja mówię, nie, no co ty wszyscy. No ale usiadłam na tych kolanach nieszczęsnych i od tych kolan się zaczęło po prostu, że gdzieś tam zaczęliśmy bliżej pisać, coś tam, zaczęliśmy się spotykać, gdzieś tam coś. Ale to naprawdę bardzo krótko to trwało, ta nasza romantyczna relacja. Szybko stwierdziliśmy, że kurczę, super się dogadujemy. Jest ekstra, ale nie czujemy nic do siebie. Po prostu tak, to na tamten moment to nie było nic, żebyśmy mogli coś, nie wiem, zbudować, tym bardziej, że ja jestem, byłam świeżo po rozstaniu jednak naprawdę. I daliśmy sobie spokój, ale mamy tak, przepraszam, że przeklinam, ale zajebisty kontakt, my się tak dobrze dogadujemy, że po prostu została nam ta przyjaźń. No i ja nie wiem, czy to jest taka popierniczona relacja, po prostu... No po prostu wyszła przyjaźń. Na tamtym etapie wam nie wyszło jakby budowanie relacji romantycznej, tak. Została relacja przyjacielska, która chyba wam lepiej wychodzi. Dokładnie, naprawdę. Tak jak nasza obecna. No, dużo tych ciężkich relacji między wami jest generalnie. Ale czy wy ogólnie żałujecie udziału w tym programie? Nie do końca. Ja trochę żałuję. Ale to dlatego, że ja po prostu teraz mi się trochę to odbija. W sensie było bardzo dużo emocji w tym programie i ja teraz zmagam się z takimi swoimi problemami trochę zdrowotno-psychicznymi. Nie obwiniam programu, broń Boże, po prostu wiesz, no jednak było dużo tych emocji, tu rozstanie, tu gdzieś Maciek, tu gdzieś Dominik, tu się nazbierało i po prostu to wszystko jakoś tak uderzyło. Tu jeszcze porównywanie do Iwony i po prostu jakoś tak wszystko, jeszcze pewnie moja przeszłość, bo to też na to wpływa i jakoś tak po prostu wyszło, że teraz chodzę na terapię i mam depresję, nie? A jak to było po programie? Was spotkał duży hejt, czy wręcz przeciwnie, czy wsparcie od internautów? Ja osobiście dostałam bardzo, bardzo dużo wsparcia od dziewczyn przede wszystkim, gdzieś tam od mężczyzn też, ale od dziewczyn bardzo dużo. Wiadomo, że ten hejt jest, ale to jest nieuniknione, jakby no my wiedzieliśmy, że narażamy się na dużą opinię ludzką. Tak, no, to jest, wiesz, no, jedni ci powiedzą, dobrze zrobiłaś, drudzy powiedzą, że nie i to jest normalne. Także gdzieś tam ten hejt owszem się przewija, ale ja mam całą skrzynkę zapchaną po prostu bardzo miłymi wiadomościami, że tak, no, że mam się nie porównywać, że jestem super i tam takie, także jestem bardzo wdzięczna i bardzo dziękuję. Myślę, że wiele dziewczyn też się mogło utożsamiać z tobą. I takich wiadomości też mam dużo, tak. Były w podobnej sytuacji albo takiej samej, więc na pewno pokazałaś im, że jednak można gdzieś tam wyjść z tego. I też mówisz o swoich słabościach, więc to też na pewno jest dla nich ważne. A ty, Kornel? Ja też nie spotkałem się z jakimś tam za dużym hejtem. Są to jakieś tam pojedyncze komentarze, pojedyncze osoby, ale na pewno można powiedzieć 85-90% to jest sam pozytywny odbiór mojej osoby. I tak jak było wiadomo, że internauci, ludzie, którzy oglądali program, to się podzieli. I będą ci, którzy się będą trzymać Amandy, ci, którzy będą tak zwane Team Amanda, Team Cornel. I my to mówiliśmy, jak wychodziliśmy z programu, że na 100% tak będzie. I w zależności od tego, jak to podchodzi do takich spraw, to będzie właśnie podzielone albo ja, albo Amanda. Więc też, bo mówię, masa dużo wiadomości. Też facetów dużo napisało właśnie do mnie, że gdzieś tam byłem ulubioną postacią właśnie i tak dalej, więc... Może też się mogli utożsamiać z nami, utożsamiali się jakby tak. Ludzie się na pewno utożsamiali ze mną, zwłaszcza mówię faceci, więc z nią bardziej kobiety, wiadomo. Ale też od dziewczyn było na pewno dużo takich pozytywów, że właśnie... Olej ją na przykład, zasługujesz na kogoś lepszego, tak. Było tego, więc to jest podzielone. Ale to można podpiąć pod matrymonialne propozycje, że olej ją i wiesz, tutaj to jest. Takich to też było. Takich to też było dużo. Dużo jakichś takich wiadomości typu, że nie wiem, porównywanie mnie do kogoś tam, do jakichś celebrytów innych, gdzie ja nie jestem celebrytą. Więc no, mały hejt. Jakby ja i też nie patrzę na hejt. Mnie w ogóle to nie boli.
jeśli ktoś coś, tak, jeśli cokolwiek ktoś mi napisze w komentarzu, ja na te wiadomości tak naprawdę nie czytam tego. Odpisuję tylko naprawdę ludziom takim, że wiemy, że jak im odpiszę, to zrobi im dzień, że ucieszą się, ale tak naprawdę na hejt żaden totalnie nie odpowiada. No jak ktoś by najgorsze jakieś tam, nie wiem, zbeształby mnie, najgorzej jak się da w komentarzu czy w skrzynce, totalnie to olewam. Były tylko może dwie pojedyncze sytuacje, gdzie odpowiedziałem komuś w komentarzu na hejt, ale to już ktoś mnie po prostu totalnie zdenerwował. Tak, to już mnie ktoś totalnie zdenerwował i po prostu mocno pojechałem z kimś i ja tyle. Chciałam tylko zaznaczyć do przeciwieństwo mnie, bo ja przeważnie... Chodzisz w dyskusję? Tak, ale jestem zadziora, nie? Jak mi ktoś napisze, to a ty to tak. Staram się nie, bo później ja to... Bo pewnie robiłam to. Także rozumiem to. No dobra, a co byście powiedzieli komuś, kto chce iść do takiego programu? W co się musi uzbroić? Wiadomo, że mocne nerwy, mocna psycha, tak. Bo jednak jest to ciężkie doświadczenie życiowe. Bardzo mocna psycha. Co jeszcze potężna kamizelka emocjoodporna. Emocjoodporna. Takie coś się przyda na pewno. Ja proponuję wziąć 3 duże wdechy po tym, co zobaczycie i jednak dać sobie czas, nie działać z impetem po tym, co się zobaczy, tylko jednak się wstrzymać. Będzie bardzo ciężko, bo to ja też tak na początku mówiłam, że najpierw obejrzę, przemyślę i dopiero później ewentualnie zrobię coś innego, nie? Głównie to się działa tam emocjami. Ale tak, ale to są emocje takie, że naprawdę jeśli ktoś tam nie był i nie przeżył tego, to... No nie wie, o czym mówi, naprawdę. Ja też z poprzednimi uczestnikami rozmawiałam o tym, że naprawdę miesiąc jesteście zamknięci. Miesiąc bez telefonu i jeszcze bez swojej drugiej połówki, tak. Więc nawet wyobraźnia robi swoje. Materiały, które widzicie, to są jakieś tam pocięte fragmenty, a tak naprawdę my widzieliśmy fragment w telewizji, wy podobno widzieliście tego więcej. Tak. Więc to na pewno was napędza i też nieprzypadkowo są wybrane takie materiały, tylko takie mocne, które by was uderzyły. Dokładnie, i to wiesz, siedzisz kilka dni, myślisz, co tam się dzieje, nagle dostajesz urywek i masz tak. Takie, dostaje się totalnej korby, nawet nie wiadomo, która jest godzina, który jest dzień tygodnia. Tak, to też. Ja nawet wiedziałem, że będzie jakiś mecz w któryś dzień, nawet tego nie mogłem wiedzieć, jaki jest wynik. Także no, człowiek chodzi, ale to jest dobre, bo kiedy tak naprawdę w życiu można mieć reset od telefonu? Prawda. No, ale był super ten reset, naprawdę. Ale wszyscy tak mówią właśnie, że to akurat było fajne. Tak, to tak, było ekstra. Że człowiek wstanie. Nie ma jakichś tam takich zmartwień, zmagań dnia codziennego, tylko może rzeczywiście myśleć tak naprawdę o sobie, może przeanalizować cały swój związek, czy rzeczywiście ta osoba jest odpowiednią osobą dla niego, czy może jednak tkwi w związku, który tak naprawdę nie powinien mieć miejsca. Mhm. Do tego też bym się chciała odnieść, bo nie tyle co mnie czyny same Kornela bolały, to słowa. Słowa, bo też mają moc. Wow. Tak. Strzał w twarz taki, więc... że szok, tym bardziej, że wiesz... Co najbardziej tak zapamiętałaś? Dzisiaj z nią jestem, jutro nie. O, no to mocno. Oświadczyłem się, ale nie wiem, czy będziemy razem. To też zapamiętałam, no. No, także jak ja tego słucham i strzał. Jest to strzał. Ja mam ogólnie zbyt wiele historii ludzkich, gdzie się obiło mi się o uszy i ja nie wierzę w coś takiego, że coś trwa wiecznie. Mhm. Nie ma czegoś takiego i to, że na przykład ktoś dzisiaj jest, to znaczy, że może jutro nie być. Tak naprawdę. Pewne jest tylko to, śmierć. I tak naprawdę. Pary się, wiem, że to jest niemiłe, ale pary się potrafią rozwodzić po 20, 30, 40, 50 nawet latach. Stary, ty siedziałeś tam 2 dni i mówiłeś, że ze mną nie będziesz, No dobra. Ale tylko mówię, że ja nie wierzę w coś takiego, jak jest wieczność. Jakby, bo mówię, że jego wieczność trwała 2 dni. Zbyt dużo historii różnych znam, więc... No ja uważam, że wszystko zależy od ludzi, tak naprawdę, jak my potoczymy tym naszym losem, tak. No nie? Nie ma, wiadomo, nie można być niczego pewnym, ale nie można w którąś stronę pewnym. Popchnąć to swoje Dokładnie. Życie. I to prawda. Gdybyście chcieli na tamten moment siebie, no to pewnie byście się nie posunęli też do takich rzeczy, więc wszystko się dzieje po coś i myślę, że dużą lekcję wyciągnęliście z tego. Bardzo, bardzo, no duża lekcja jest ogromna. A czy wy się znaliście wcześniej od takiej strony, jak zobaczyliście na tych ekranach? Czy to był kolejny cios? Nie, to był cios, no. Czyli nie tylko siebie poznaliście, siebie wewnętrznie, ale tak, też siebie nawzajem. Tak, ja to też mówiłam, że ja w ogóle nie poznaję gościa, że to nie jest Kornel, z którym ja tu przyszłam do programu tak, i dalej to podtrzymuję. To nie był człowiek, z którym ja się zaręczyłam, to był jakiś normalnie, ja nie wiem, co to było. Tak samo ty. Ale tak samo on ze mną, tak no samo tak, on ze mną, nie? To było obustronne. Dokładnie. Także oko za oko. No, mocne 2 charaktery się spotkały, więc taki mamy efekt. Ale już starczy o tych waszych relacjach, bo są bardzo skomplikowane i nadal emocjonalne, ale są też pozytywy tak naprawdę, czyli wasze znajomości, które wynieśliście z tego programu. O, tak. A ich jest wiele. Z
kim utrzymujecie najlepsze kontakty w tym momencie? Ja zdecydowanie z Billem. To też się da zauważyć w waszych mediach. Tak, ja zdecydowanie z Billem, od razu jak go zobaczyłem, mówię, o, pewnie słucha tej samej muzyki co ja, będzie ten sam vibe, będziemy mieli o czym gadać. I rzeczywiście, pierwszy artysta, jak go, czy tam dwóch pierwszych artystów, jak go zapytałem, kogo słuchasz, mówi, okej, okay, Pop Smoke, Rondo da Sosa, dobra, mam zioma, już wiem, że będzie git. Z Kamilem też jakiś tam lepszy vibe złapałem. No i oczywiście widziałem, że Ania, tak, że widziałem, że jest po prostu turbo wariatką i mówię, ole, ona mi się, ta babka mi się spada, bo ona ma i jaja, ona tak będzie zajebista. I już wiedziałem, że to jest to. Że to jest to. I to dalej trwa. Tak, to dalej trwa. Pomimo, że gdzieś tam ona też jest zapracowana, zajęta, ale jak trzeba, to napiszę, pomoże. No z Billem to praktycznie rozmawiam codziennie, albo co drugi dzień. To dzwonimy, to obmyślamy wspólne jakieś tam plany gdzieś tam, więc póki co można powiedzieć, że z Billem jest najlepiej. Że przyjacielska relacja. Dokładnie, dokładnie. Tym bardziej ja też nie oceniam, bo wielu ludzi pewnie się zastanowi, jak ja mogę się z nim rozmawiać po tym, jak się Bill zachowywał, na przykład jeśli chodzi o jego zdrady. Ja tego nie oceniam, bo to nie jest to moja bajka. Bo jakby, ale tak, ale jego relacja z Sandrą jakby... To, co on robił, to nie jest, ja się do tego nie wtrącam do życia komuś. Ja z nim dobrze spędzam czas, fajnie mi się z nim rozmawia, fajny mamy vibe, więc ja nie oceniam tak naprawdę tego jego poczynań, że ktoś będzie mówił, o, nie koleguj się z nim, bo albo, czy coś takiego, nie. Jakby no to nie możesz też na tej zasadzie dyskwalifikować dokładnie człowieka. Dokładnie, ja na tej zasadzie, ja, dokładnie. To jest coś innego. Tak. A co sądzicie o tej relacji obecnej Billa i Sandry, które właśnie są dla siebie nawzajem, ale jeszcze się nie określają jako para. Myślicie, że to będzie coś z tego, dojdzie do tego, że oni znowu oficjalnie powiedzą, że jesteśmy razem, czy to idzie w... Wydaje mi się, że w końcu będzie taki moment, że powiedzą, że są oficjalnie może razem. Tak być, może tak oni być. Są no. też bardzo młodzi jeszcze tak, jednak. No tam między nami jest ile? 5 lat różnicy, tak? No ale między mną przynajmniej. I oni mają też bogatą historię. Oni mają bardzo bogatą historię. Jeśli chodzi o te wszystkie zdrady. Jeśli naprawdę to przetrawią i będą jakby obydwoje tutaj brać tego wnioski i pracować nad sobą i tak dalej, to może być naprawdę bardzo dobra relacja, tylko... Muszą naprawdę bardzo dużo popracować. Mm-hmm. O, bo tam jest dużo. Bo tam jest bardzo dużo. Chociaż już dzisiaj mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że wyglądali na osoby, które to przegadały między sobą. No. I taka pozytywna energia od nich była i faktycznie sami twierdzili, że już mają przepracowane te wszystkie zdrady. Mm-hmm. Ale trzeba przyznać, że byli jedną z bardziej kontrowersyjnych par na równi z wami, bo oni tak. najbardziej komentowali was albo ich. Także no. A ty też, Amanda, się przyjaźnisz z Billem i Sandrą? Ja z Sandrą. Jestem Sandro. Team Sandra. A, okay. Z Paulą, z Kamilem, z Markiem, z Maksem, z Karoliną też mamy kontakt, ale tak najbardziej no to Marek jednak, nie? No to właśnie, jest taki mój promyczek. No tutaj też taka dziwna historia z Markiem i z Roxaną, bo Marek się nie odciął, ale Roxana chyba się od was troszkę odcięła z tego, co słyszałam. Roxana od nas, no w sumie ja nigdy z Roxaną kontaktu nie miałam, jak mam być szczera. Aha. My w pierwszy dzień, jak tam trafiliśmy do programu, to gdzieś tam się z nią tak bliżej miałyśmy jakąś taką wspólne flow i tak fajnie nam się rozmawiało, ale później ja trafiłam do innej willi, ona do innej i my przez cały program kontaktu nie miałyśmy. Miał okazję poznać. Tak. Tak, to ja miałem w sumie bardziej okazję poznać. A na początku też wydawało mi się, że ona jest trochę inną osobą. Tak jak przedstawiała to wszystko. Później jak zobaczyłem stronę Marka, ja na początku powiedziałem, że Marek w ogóle jakiś zryty jest czy coś. No. Z tego co ten usłyszałem. I pamiętam po programie chyba zadzwoniłem albo napisałem, mówię, Marek, ty bym cię chciał przeprosić, bo ja cię uważałem za jakiegoś tam... Ale to się wszyscy przepraszali, słuchajcie. Ja cię źle oceniłem, on był w szoku. No to wiesz, my jak tak siedzieliśmy i oglądaliśmy to co 2 lata, tamten dom, to no nie no, ten to jakiś debil, tak. Ten to jakiś nienormalny. Tak, i o Jezu, to i tak nie puścili wszystkiego. Tym bardziej, że ona od początku nim źle mówiła. Bardzo. I właśnie ten moment, jak ja byłam źle. Pierwszy dzień z nimi w programie, znaczy z Roxaną, bo chłopcy poszli tam do innego, tam coś tam było, że nas rozdzielili chwilowo, to
ja jak trafiłam do willi z Markiem, to mówię, wiecie, ja nie będę z nim gadać w ogóle, co to za typ, nie? No. Ale później gdzieś tam jak zaczęły, no Marek był mi najbliższy, on mi łzy wycierał, słuchajcie, bo był tak kochany, my tam ze sobą we dwoje, po prostu ja ryczałam, on mi ryczał, no strasznie się, tak, totalnie. Ja byłem psychologiem Kamila znowu. A to też tam chyba było kilka momentów no. Było, tam było, dyskutujecie było, no. Ostro, no. Tak, no. Potrafiliście do 5 rano siedzieć i już później, żeby on nie płakał za tą Paulą, no. To już o Pokemonach i o Dragon Ballu rozmawiać, o wszystkim, tak, co się dało, żeby tylko zmienić temat. To jest ciężko, bo nie masz się głowy zająć. Masz tylko, dostajesz fragmenty, które ktoś robi i zostajesz z tym. Nie masz jak przeczytać książki, obejrzeć telewizor, znaczy telewizję. Nie ma innych bodźców, tylko to, co się dokładnie. Dzieje. I też ciężko jest, bo w tej smutnej willi wszyscy się smucą, więc wy się nakręcacie. A tam się wszyscy bawią tak. A jeszcze nie było pokazane, bo ja ogólnie z Pauliną miałam pokój. Kamil z Kornelem, ja z Pauliną. I Paulina biedna, taka chora była, przecież ona tą anginę miała w programie, a ja tak siedzę, wiecie, czarne myśli w głowie, obudziłam się i Paula, śpisz? Ona, nie żyje. Nie śpię, co tam? Sprawdzała, że przeżyła. Można było Nie chodziło o to, chciałam się jej wyżalić, ona biedna z tą gorączką, no co to? Ale w wieli smutków przynajmniej można było można było smutki zatopić w Nutelli i w Doritosach. A ja akurat byłem mistrzem w jedzeniu Nutelli w całym programie, bo zjadłem jej najwięcej. A ja znowu mam tak, że nie wiem, jak się stresuję, ogólnie, tak się domuję, a mi nic nie smakowało, nie? To samo właśnie, no. I ogólnie... Patimy tutaj, albo to zajadamy, albo nic nie przejdzie, no. I jak podawali mięso, to zawsze pytałem się, a będziesz to jeszcze jadł? Byłem dojadaczem, no. Aha. Najwięcej chyba ja jadłem. Ja zawsze pewnie po Amandzie dojadałeś, wcześniej jadłem, pewnie po wszystkim. Tam to po wszystkich, tylko byleby mięso było. Aha. Wspominaliście tutaj o Kamilu, z którym właśnie miałeś taki dobry przelot. I tam teraz u nich jest ciekawa sytuacja, ale wyniknęła dopiero po programie tak naprawdę. Miłosny trójkąt, cudzysłowie, bo internauci tym żyją po prostu. No, co wy sądzicie o tej sytuacji? Czy tam z tą Paulą to faktycznie jest już zakończone? Tak. Tak. Paula nie jest zazdrosna? Oni mają najlepsze poczucie humoru, jak nie wiem, potrafiliśmy gdzieś jechać i Oliwia, dziewczyna właśnie Kamila, ta nowa, mówi do Pauli, Paula, przestań, on cię nie chce. Tak, oni po prostu są tak świetną ekipą teraz, że aż można na nich popatrzeć. A też aż dziwnie to się ogląda, coś takiego. No właśnie. To nie jest codzienna sytuacja. To nie jest sytuacja, że oni to potrafią godzić. I mówię o każdej osobie, bo tak naprawdę to jest dla każdego chyba na początku może być ciężkie. Dziwne. Dziwne właśnie. Ja się dziwię, że nie kłuję, ale, nie? Tak, ale poczucie humoru mistrzowskie. Wyobraź sobie taką u nas relację? Wyobrażam sobie. Że mieszkamy razem no i ja z jakimś dziutkiem przychodzę. No jak? Ale bym was wspierał, pukałbym wam w ścianę. Wstawać. No mogę na kawę! Albo czwarta rano, wstawać, do roboty. A ty, Amanda, sobie wyobrażasz analogiczną sytuację? Nie. No właśnie. Ja nie. Ja też bym w życiu sobie nie wyobrażała takiej sytuacji, ale oni faktycznie taki content nawet teraz budują w mediach społecznościowych. Tak, czegoś takiego nie ma. Ale oni są w tym wszystkim tak prawdziwi, jakby tam nie jest nic udawane, to naprawdę się dzieje i to jest niesamowite. Właśnie o to chodzi, że to nie jest sztuczne. I oni wszyscy się dogadują. No właśnie, to jest aż zadziwiające, ale myślę, z czego to wynika? Czy między Paulą a Kamilem już wcześniej? Ja powiedziałem od początku, że oni do siebie w ogóle nie pozwolą. Tak, to przewidziałeś też to od razu. No, że jakby to jest w ogóle totalnie fajne światy. Mm-hmm. No są dwa inne światy, sprawdziło się i wszyscy teraz są szczęśliwi, po prostu. No tak, im jest lepiej osobno. Jest taki. Albo jako przyjaciele po prostu, albo współlokatorzy. Współlokatorzy, przyjaciele, bo jako związek to... Wspominaliście jeszcze o Maxie. On ostatnio dziwne story opublikował na swoim Instagramie, gdzie mówi, że prawda wreszcie wyjdzie na jaw, że się zawiódł na niektórych osobach i że są jakieś dramy, o których my widzowie nie wiemy. Czy wy wiecie, o co chodzi? Ja nie mam pojęcia. Ja próbowałam dopytać, ale powiedział, że zobaczymy. Znaczy, powiedział, napisał sobie taką buźkę. Mówię, dobra, to czekam, szefie. Napięcie. Tak. Ciekawe. No, a domyślacie sobie w ogóle, o co tam może chodzić? Kurde, ja nie mam pojęcia, jak mam być. Podejrzewam, że jeszcze jest tak... To kto mu zeszedł ze skórę? Nikt z nas, w sensie na pewno nie ja. Aha. No ja też nie. Ciekawe, do kogo to mogą być, bo takie mocne słowa dosyć tam padły. No. Tak samo jak Ida z poprzedniej edycji napisała u siebie na story, że program jest lekko reżyserowany i że odpowiedzi, które padają prawda, fałsz, nie do końca są zgodne z faktycznym stanem rzeczy. Czy wy się do tego jakoś odniesiecie? Nie. W sensie, na przykład kontakt intymny w moim przypadku, no to był taki... odchyły troszkę niż to, co było naprawdę. W sensie, no, kontaktem intymnym też jest dotyk, całowanie, także to było bardzo ogólnikowe pytanie, tak naprawdę, dokładnie. Więc
bardziej pod tym kątem, że nie jest po prostu sprostowane stricte, czy na przykład, nie wiem, był stosunek płciowy w programie, tak, nie? Tak, nie ma też konkretnych pytań, tylko bardzo ogólne. Ogólnikowe, tak. Mhm. Także pod tym względem faktycznie gdzieś tam różne... Ktoś może się poczuć urażony, kiedy... Inna odpowiedź spadnie niż ten, ktoś miał głowę. Tak. Też niektóre pytania w ogóle, ja nie wiem, bo ja tam na jedno pytanie tak durnie odpowiedziałam, że aż jak sama to oglądałam, to miałam takie, co? Bo tam było coś, czy relacja z ja też Kornelem, czy relacja z Maćkiem jest dla mnie ważniejsza niż związek z Kornelem, czy coś takiego. No. Ja popierniczyłam, odpowiedziałam, że tak, a to nie o to mi chodziło, czy odpowiedziałam, że nie. Już nie pamiętam, co ja tam powiedziałam, tak, ale całkiem źle to pytanie zrozumiałam, nie? Także czytanie zrozumienie z podstawowej się No tak. Całkowicie też jednego pytania nie zrozumiałam. No, to też jakieś coś też tego typu było. Aczkolwiek to, nie wiem, czy to by coś nam pomogło. Nie, to pewnie nie, bo my to dopuściśmy najwięcej kłamaliśmy. Byśmy byli królami kłamstw. A no tak, właściwie. No. Także, ale no, wracając do Maxa, to nie mam pojęcia, o co tam może chodzić, naprawdę. Może niedługo już wszyscy się przekonamy. No, gorzej jak to o nas chodzi. Myśl zasady, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. No. My po prostu takie mamy wyznanie. Mhm. Lubimy sobie pokłamać. Ja. Ważne, żeby się tego trzymać, nie? Jak już raz kłamać. Kłamać to razem. Jak kłamać to razem i cały czas... trzymać się tego, a nie, że później będziemy się mieszać. A ja jeszcze na ostatnim pytaniu, jak tam było, czy chciałabym kontynuować relację z Kornelem czy coś, to mój mózg podpowiadał kategorycznie nie. Że Nowak, co ty, absolutnie nie będziesz w ogóle z tym gościem, nie? Ale serducho puka i mówię, kurde, jak to urządzenie jest tak wyczulone, to przecież jak ja odpowiem, że nie, to będzie kłamstwo. A mówię, no wiem, co mi serce podpowiada, nie? Chociaż rozum tam, weź, skreślony typ, w ogóle absolutnie. No ale mówię, dobra, może wygramy tym jednym No właśnie, a czy byliście zdziwieni czasem tym, co ten wariograf pokazywał? Że to prawda, wy byliście przekonani, że kłamstwo albo na odwrót? No, ja miałam takie momenty czasami. Tylko kuźwa, z czym ja to miałam? Już nie pamiętam z czym, ale miałam takie, jak to oglądałam już teraz, nie? Że takie to wyszukam. No dobra, to czego was ten program nauczył? O sobie. O sobie? Że mamy dużo do przepracowania na pewno. No, że... Czasami jak coś nam w sobie nie leży, żeby tego nie dusić, tylko lepiej porozmawiać. Bo my nie później... potrafimy sam rozmawiać. Ja jestem bardzo wylewna. Ja lubię rozmawiać o swoich uczuciach, to też było widać w programie. Tak. Ja jestem taka, że po prostu z mostu mówię to, co mam, to, co mi głowa tam przyniesie, czy jak tam się mówi, silne języko. No a Kornel znowu nie. A ja nie. Ja znowu lubię, jak coś dla mnie niewygodne, zmienić temat, zamieść pod dywan. Jest mi wygodnie, fajnie. A później wszystko wychodzi z impetem. Tak, i właśnie takie rzeczy później powodują, że człowiek może się dopuszczać różnych takich głupot, a takimi głupotami można później zepsuć sobie dość mocno. Albo związek głowę. I później za to płaci różną cenę. W sumie taką, jaką my płacimy. Dużą cenę płaciście za to wszystko, co się działo, ale wnioski macie podobne, że jednak rozmowa jest tutaj kluczem do każdego. No tak, rozmawiajcie. Na pewno nic na siłę, jeśli ktoś czuje, że nie wiem, moim zdaniem, jeśli ktoś ma odczucie, że jest mu z kimś źle, czy czuje się jakkolwiek w relacji, powiedzmy, zagubiony, stłamszony, nie widzi jakichś tam pewnych rzeczy wspólnie, to lepiej usiąść, porozmawiać i nawet jakby się miało dojść do rozstania, rozstać się, a nie wydziwiać i szukać sobie jakby w innych osobach tych braków jakie mamy przy pierwszej osobie. A ja bym też chciała dodać, że... Boże, czekajcie, zgubiłam wątek. Jeszcze raz. Bo szkoda, po prostu kogoś, szkoda po prostu kogoś ranić, nie? Żeby nie zmieniać kogoś na siłę. No i właśnie, jeśli komuś ci coś nie leży w kimś, tak, żeby nie zmieniać kogoś na siłę. Nie zmieniaj kogoś na siłę. Jeśli chcesz mieć kobietę z cycem, to chcesz znać z cycem. No, to jak właśnie ja też próbowałem trochę Amandę za bardzo zmienić. Chcesz mieć dziewczynę, która chodzi na siłkę, to sobie taką znać. W sensie chodzę, ale nie jakoś, wiecie, nadminnie, nie? I to by właśnie też takie, że, żeśmy się gryźli. Ja naciskałem, bo ja mam, mówię, jestem od urodzenia sportowcem gdzieś tam i jakby Amanda nigdy ze sportem nie była. Nie. I to było takie, mówię... I to też jest okej, okay. Każdy ma dokładnie prawo wyboru, tak. Także tutaj tak, ja dość mocno naciskałem, nie? I to też my mówię. Też mamy, mieliśmy specyficzną relację, bo my takie troszeczkę ziomeczki też ze sobą jesteśmy. I to też... I ktoś też nas trochę zgubiło w tej relacji, bo w pewnym momencie odzywaliśmy się do siebie totalnie bez szacunku. No, przekinamy do siebie to za takie bieżąco. Kumpelska relacja, naprawdę. No właśnie, bo po tylu latach bardzo łatwo przejść z miłości w taką... I to takie było... To już na końcu właśnie zrobiła taka przyjaźń, nie? I dlatego ja teraz widzę Amandę
jako takiego zioma, naprawdę, ja z nim lubię. Już, może idziemy na siłkę. Już nie widzę tych starych, tego co żeśmy sobie tam gdzieś zrobili. Tej teraz, chemii? Teraz nie, już nie ma. Nie, co nie ma chemii? Teraz widzę ją jako zioma. Aha, może na chwilę obecną. Nie, nieprawda. Nie, no wiadomo, że pozostały na pewno jakieś tam uczucia, ale no obydwoje naprawdę żeśmy się zziomeczkowali dość mocno. Aha. To no, też jest trochę złe. To też jest trochę złe i zgubne właśnie w relacji, ale po 9 latach też ciężko, żeby ta chemia i ten ogień cały czas był na takim poziomie, prawda? Na jakim był lata wcześniej. Dokładnie. No to są mocne wnioski dla wszystkich par z długim stażem. I powiedzcie mi jeszcze na koniec, czy wy będziecie informować waszych fanów i internautów, co się dzieje z waszą relacją, bo mam wrażenie, że widzowie troszkę tego oczekują, jeżeli się wystawiliście na taką... Najlepsze jest to, że ja przynajmniej z mojej strony, od moich widzów, dostaję bardzo dużo komentarzy, że oni nam kibicują. Wciąż. Że tak, że aha. Bo ja też tam gdzieś kiedyś na TikToku coś nagrywałam i na YouTubie i jakby ludzie też kojarzą naszą relację z tych dawnych lat. Aha. I bardzo dużo. Tak, tak. I bardzo dużo dostaję właśnie komentarzy, że obydwoje zbłądziliśmy, ale gdzieś tam może jednak się znowu znajdziemy. Mhm. Także no, ludzie nam bardzo kibicują. No tak mówię, przynajmniej z mojej strony. Także no, na pewno będziemy informować, bo myślę, że to też ludzie oczekują tego od nas po prostu. Tak samo też ostatnio się gdzieś spotkaliśmy na jakimś jedzeniu, już od razu 3000 wiadomości, czy jesteście razem, jesteście razem. Ja myślałam, że odpowiadam na pytanie. Tak, i mówię, nie, spokojnie. Nie znaczy od razu. Tak, nic nie będzie na pewno pokryją urobione. Będziemy informować, no. Na pewno będziemy informować i przede wszystkim nic nie będzie robione na siłę. Ani jedna, ani druga strona jakby tutaj nie narzuca się sobie, nie będzie się narzucała, bo nie na tym to polega, więc... To powiedzcie jeszcze, jak zamierzacie wykorzystać te swoje 5 minut popularności, które dostaliście razem z tym wszystkim w programie? No właśnie, to jest trudne pytanie. Właśnie, to nie jest proste, bo niecodziennie człowiek staje się gdzieś tam osobą rozpoznawalną. Tym bardziej, że osoby, które budują swój content latami, to idzie u nich stopniowo. Tak. A u nas było takie walnięcie praktycznie z dnia na dzień, nie? Dokładnie. Wiedzą, jak prowadzić social media, znają jakby temat na content na siebie, mają pomysł na siebie. Ja na przykład w tej chwili... No to ja głównie do Freak Fightów bym chciał wejść. O! Głównie. Ale mi się nadawał. Powiedzmy, myślę, że tak. Powiedzmy, że ja będę za niego robić awantury, a on będzie się za mnie bił. No ty tak, ty musisz tam siedzieć i podkręcać, tak. A później kurde załatwiam sprawę. No, to powiedzmy, no, że tak. Idealne. Ale to by było dobre. By było jesteście dobre. Zainteresowani? Kto no, tutaj jest gościem? Tak. Może ktoś was usłyszy? Zgłaszamy gotowość. Ale tylko w duecie. Ale, tak, znaczy ja się nie biję, ale mogę podkręcać no. Może być na konferencjach. No właśnie, na konferencjach. A ja będę odpalał gości. No dobra, czyli tu Freak Fighty, a Amanda, twój pomysł na siebie dalej. Ja bym bardziej szła w takie już beauty, takie fashion, gdzieś tam jakieś stylóweczki, coś tego, bardziej te strony. Gdzieś tam też tego psa mam interesującego. Ludzi też jest bardzo dużo pytań o mojego psiaka, także może będę kontynuować też ten content z psem, bo no, dzięki niemu praktycznie zaistniałam, nie? Temu mojemu miśkowi. Także no gdzieś myślę, że to... To jest wspólny pies. Tak, tak. No, no takiego pieska porzucić. Prawda? Już nie mówiąc o mamie. No i nie mówiąc o mamie. No dobra, wracamy. Właśnie, no także ja mam gdzieś takie pomysły, no i zobaczymy, no ale ciężkie to jest, serio, ciężko jest, bo jednak zaistnieliśmy swoją taką no, dynamicznością, przynajmniej ja, tym swoim charakterem, że nie dam sobie w kaszę dmuchać, a później gdzieś tam, oj nie, jednak nie smutno, także tym i fajnie by było pokazywać też taką swoją codzienność tym ludziom, nie? Że, tak. Żeby mieli kontakt taki bezpośredni, bo po to też zaczęli mnie obserwować między tak, innymi no tak. Pewnie. Także na pewno będę pielęgnować ze swoimi obserwatorami relacje, nie? Mhm. A czujecie już tą rozpoznawalność w życiu codziennym? Tak. Tak? Pamiętajcie. No, idzie to wyczuć, idzie to wyczuć. No, już ludzie podchodzą po zdjęcia, to no, w ogóle jest takie wow. Ja ostatnio jak byłem na gali właśnie fejmu, no nie wiem, to chyba ze 40 zdjęć było albo lepiej. No co chwilę. Co... A to takie miejsce też, nie? Że tak, to też takie ludzie... miejsce. To co chwilę. Ale naprawdę. To też teraz przykład. Wyszliśmy ledwo z pociągu, już dwie osoby nas rozpoznały. Później idziemy miastem kolejne dwie, później w galerii kolejne. Także to już czuć. Już czuć. I jak to oceniacie? Super. Fajnie, mi się to podoba. To jest kochane bardzo. W ogóle, że ktoś chce po prostu gdzieś tam cię zagadać, to jest. Tak, czy jakieś filmiki z pozdrowieniami, bo nie wiem, ktoś ma urodziny, tak jak ja nagrywałem dzisiaj dwa filmiki, to mnie to satysfakcjonuje, że ktoś się z tego ucieszył, z takiej, powiedzmy, drobnostki, bo to jest 30 sekund, 3 minuta tak naprawdę nagrania, a komuś można zrobić dzień.
fajnie, że na przykład jak się staje osobą, która ma jakieś zasięgi, można jakkolwiek jakieś zbiórki udostępniać na kogoś, pomóc kogoś. Ja na przykład zawsze miałem coś takiego w głowie, że jakbym się stał osobą dość mocno rozpoznawalną, to na pewno chciałbym, nie wiem, na przykład przebrać się za jakiegoś bohatera czy coś i iść do dzieci do szpitala, czy coś takiego. No. Dobre serce, no ma. No to na pewno. No tej wrażliwości też się ode mnie trochę uczył latami, także... Jakby mam skorupę taką zbudowaną, Twardziela. Twardą, ale no w środku wiadomo, no. Miękki misio. No. Taki miękki a trochę jest. Potwierdza. No też nie bez powodu była z takim misiem, tyle lat. Ale to tam, nie było tak od początku, mówię, to też ta wrażliwość w nim przeze mnie tak troszkę nasiąknął, bo ja znowu jestem strasznie wrażliwa na szkodę, znaczy na szkodę, na krzywdę zwierząt czy ludzi i tak dalej. Ja nawet potrafiłam płakać, jak jakaś babcia jadła sama bułkę na ławce. Że ja naprawdę jestem, nie? To są skrajności. Ale no właśnie przez to myślę, że też on gdzieś nasiąknął jednak tym wszystkim. No, ale to dobre, co chodzi. Dobrze na siebie działaliśmy mimo wszystko. No byliśmy fajni, no i no fajni, co? Fajni jesteście, no. Dobrze, czy osobno, że... czy razem, to jeszcze czas pokaże, bo nic nie skreślacie z tego, co słyszę. Dobrze, że nie przyciągnęła tę manią tatuaży, że jak, tak jak ja mam, że na twarzy nie masz gdzieś porobionych. Mam. Tu mam pieska, tu mam rączkę, tu mam żółwia. Nie ma jakichś tam. Sam. Na pachwinie mam banana. Czy wyczerpaliście od siebie wszystko dobre, co mogliście, no. Tak naprawdę. I dobre, i złe. I dobre, i złe, no na tym też polegają związki. No to czego ja wam mogę życzyć w takim razie? I czego sami sobie byście życzyli? Odnalezienia siebie przede wszystkim. To jest teraz to jest takie nasze chyba główny cel, nie? Chyba. I Kornelia, no, i wykorzystania to... jakby z czasu teraz. Tych potencjału. Tak, potencjału. Tego, co się dzieje. Jak się tego nie wykorzysta, to nie dość, że nie ma związku z Ritem Banie. No. Pieniędzy nie wygraliśmy. Pieniędzy nie wygraliśmy. Trzeba było nie kłamać. Kurde, ale to nam się zasady pomyliły. Więc jakoś potencjał wykorzystać jakby, nie? Bo, no. No to tego wam właśnie życzę i bardzo wam dziękuję za przyjęcie i za tą intensywną, emocjonującą rozmowę. Czy można zmienić swoje życie, jak się okazuje, nawet po 9 latach, czego najlepszym przykładem jest Amanda i Kornel. Czasem więc warto zadać sobie pytanie, czy to miłość, czy może już przyzwyczajenie. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy.